na kolczek, na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce. Po raz pierwszy byłaś? Tak. Bo właśnie Janek Sadowska z jej. I jak się udało? Bardzo dobrze. Szczęśliwa? Szczęśliwa, tak. Chce ksiądz arcybiskup prowadzić naszą pielgrzymkę z krzyżem? Zechce. Szczęść Boże. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Cześć. Szczęść Boże. Myśmy się jeszcze nie witali. Szczęść Boże. Krakowianka samego Krakowa? Samego Krakowa, tak. Z takim pięknym stroju. Kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jesteście już u kresu drogi. Ta droga ma swój kres. Dom, gdzie czeka matka. Nie ma domu bez matki, a tutaj wiemy, jest i czeka i się raduje także z waszego zmęczenia i trudu i potu, ale przede wszystkim z waszych uśmiechów. Radości dzieci, które wiedzą, dlaczego warto było do Matki Bożej, naszej Królowej zdążać. Z wszystkimi intencjami, które wam towarzyszyły i które dźwigaliście w swoich sercach, w swoich myślach, w swoich pragnieniach własnych, ale także, jak mówiliśmy, i Kościoła w Polsce, i Ojca Świętego, i naszej Ojczyzny. Witam was w sposób taki szczególny, idąc już razem z wami w kierunku Jasnej Góry, a potem już będę po kolei witał poszczególne grupy, natomiast was, jako tę pierwszą, w sposób szczególny, radosny i pełny wdzięczności za wasz trud. Niech Matka Boża ma was zawsze w swojej prawdziwej matczynej opiece. Szczęść wam Boże, moi drodzy. A dzisiaj jaki długi był etap? 30 kilka kilometrów. Od 5 rano idą już. Tak. Idą od 4. Prawicerze królowo, jasło słońca, zostań z nami aż do końca. Prawicerze królowo, słońca zasku, niech jest ona twoją nową gwiazdą nas. Prawicerze królowo, jasło słońca, zostań z nami aż do końca. Zdrowitajże królowo, słońca blasku, wieniec ponad twoją pomoc, gwiazdą nasu. Kochani, nie chcę robić konkurencji do tego, co słyszymy z góry, ale chciałbym wam przedstawić, serdecznie pozdrowić i wyrazić radość z tego, że ten ostatni odcinek naszej pielgrzymki odbył się w towarzystwie gospodarza tego miejsca, tej archidiecezji, księdza arcybiskupa Wacława Depo. Witamy go bardzo, bardzo serdecznie. I księdza biskupa Jana Szkodonia, biskupa pomocniczego naszej krakowskiej archidiecezji. Takie poczucie jedności Krakowa z Częstochową, poczucie jedności wyrażone właśnie także w trudzie aż 15-minutowego zdążania na Jasną Górę, ale razem z wami i za to także wam, moi drodzy, bardzo, bardzo dziękuję. Dobrego popołudnia przy Matce Bożej. Dziękuję, żeście się zatrzymali przed domem biskupów częstochowskich, skąd z balkonu 4 czerwca 79 roku pozdrawiał i błogosławił pielgrzymów Ojciec Święty Jan Paweł II. Pamiętajcie, że to jest jedno z miejsc, gdzie stanął ponad nami i nam błogosławił. Myślę, że dzisiaj z domu Ojca, tam z okna domu Ojca błogosławi nam wszystkim. Szczęść Boże! Bardzo utrudzeni? Co? Nie, szczęść Boże. Raz jeszcze. Dzięki. Dzięki za trud. Bóg zapłać. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Nic zmęczenia nie widać na was. Buraki cześć. Doszły. A buraki skąd są? Z Zębu Świętego. Tak, pamiętam teraz. Do misia, popatrz. Misiu. I jeszcze mamy siostrę. Boże. Szczęść Boże. Jeszcze mamy z nami. Też z Zębu? Niech żyje są. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dzięki. Bardzo, bardzo dziękuję. I jak kondycja? Dobrze. Tak? Dziękuję. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Co? Cześć Tobie. Szczęść Boże. Dzięki. Dzięki za obecność, modlitwę. Szczęść Boże. Chłopaki, dzięki. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże wam.
Szczęść Boże. 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 Jak było? Bardzo dobrze. Tak. No, duchowo, dzięki. Dzięki za obecność. Bardzo dziękuję. Dziękuję do siostry. Zapłać. Jak się szło? Wspaniale. Tak? Szczęść Boże. Doszliśmy, ojcze. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Grupa Komunione Liberazione, księżycy biskupie. Ksiądz Perlu i Cibania, przewodnik. Molto stanchi? Si, molto. E si vede, ma... Contenti. Ma bravi, grazie, no? Grazie. Bravissimo. Auguri. Grazie. Stan kolei. Grazie. Ragazze sono più brave, meno stanche, no? Che i ragazzi. Grazie. To jest doświadczenie Kostioła i myślę wielka łaska dla wszystkich mimo utrudzenia. Może właśnie dlatego, że było utrudzenie, jest poczucie szczęścia. Różnie się mówi o, że tak powiem, frekwencji w kościołach. Tu frekwencja nie spada, może nawet rośnie, na pewno jest na tym stałym poziomie. I trzeba powiedzieć, przede wszystkim jest to Kościół młody, czyli że rzeczywiście jest tak, jak mówiłem, nasz Jan Paweł II, młodzi są nadzieją Kościoła. Witaj w pielgrzymie. Cześć. A tobie jak na imię powiedz? Ola, tak? Ola. Witam serdecznie. Ciężko się pchało ten wózek? No, nie tak bardzo. Cześć dzieci. Cześć dzieciaki. Z Bochni jesteście, pięknie. Szczęść Wam Boże. Szczęść Boże. To idźcie do przodu. Matka Boża już czeka na Was. Bardzo zmęczeni? Nie. Szczęść Boże. Witajcie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dzisiaj ile było kilometrów? 33. Można zrobić to zdjęcie? To rób jakby szybciej, tak. A tam może? Jest? Jest. Dziękujemy. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam ojca. Pasterza nowego na środku ziemi. Udało się dojść? Tak. Gorąco, ale... Gorąco. Witajcie w domu matki, moi drodzy. Bardzo zmęczeni? Co? Ale szczęśliwi. Szczęście to widać właśnie na waszych twarzach. Cześć. Tobie jak na imię? No pięknie. Szczęście Boże. Szczęść Boże. Ja też dzięki za ten trud, za waszą obecność. Dziękujemy za modlitwę też. Nie mogło być inaczej. O! Cześć! A tobie jak na imię powiedz? Natalka. Natalka, ile ty masz lat? 15 miesięcy. I cały czas szła na nogach? Nie, chyba dwa, nie. Dwa dni. Ale bardzo dzielna. Dziękuję bardzo. Witajcie dzieci. A wy jesteście grupa? Czwarta. Po raz pierwszy raz. Gratuluję. Przeszłam na emeryturę, mam 62 lata i stwierdziłam, że nadszedł mój czas, żeby zacząć pielgrzymować z Matką Boską. Bo młoda jestem. Gratuluję zapłać. I dziękuję za tę uwagę i za trud. Zapłać. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Krakowskie Hospicjum dla dzieci imienia księdza Józefa Tischnera. Pozdrawiam. Już wiem, które to jest. Cały czas z akordeonem. To nie plecaj, tylko akordeon z tobą. Jak się szło dzisiaj? Ciepło. Doszliśmy my w staży, w tym wieku. No starzy. Tutaj tylko młodzi mogą dojść. 72 rok, to już dużo księżyca. Ile pani sobie dodała, żeby mieć te 72? Ale siostra na piechotę w Fatimie była. To bierze świat. To niewiarygodne. Dziękuję, bo ksiądz podpisał garcie. To ja właśnie ten błąd popełniłem. Ale nie. Błogosławieństwo dla nas. Naprawdę godnie szły. Dzięki. Po raz pierwszy? Po raz pierwszy. I kto panią namówił? Siostra mąca. I dała się pani? Dałam się namówić. I nie żałuję pani? Nie żałuję absolutnie, mimo że ciężko. Gratuluję, dziękuję. Księża Michali się pozdrawiają. Dziękuję bardzo. I tu pamiątka od Michali, tu taka tak. Pusta i ten... Bardzo. Można tu sobie go tak założyć na rękę, żeby nie przeszkadzał. I... Dobrze. Bóg zapłać. Jak się szło? Bardzo dobrze. Tak? Dobrze, tak. Bardzo utrudzeni jesteście? Trochę jesteście. Trochę dopiekło słońce, ale daliby no. Radę. Ale muszę powiedzieć, jak tak patrzę na was z innej grupy polskiej i Włochów, to oni wyglądają na umęczonych. To aż niewiarygodne. Tobie jak na imię? Ania. Ania, jak ci się szło? W tym roku przeszłam całe. No i co? Jesteś bardzo zmęczona.
No, ale radosne. Zdaje się, że ksiądz biskup nie oszczędzał słońca. Wszystko dobrze? Na mnie oszczędza. Nie, nie, w porządku. Dobrze. Dzięki. A, szczęść Boże. God bless. Doszliście. Bardzo umęczeni? Ale gratuluję. Gratuluję i dziękuję za tę odwagę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Zaraz się przywitam, poczekaj. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Trzecia, tobie jak na imię. I cały czas tak na barana szedłeś? Nie, nie cały. Nie. Nie, dopiero teraz, no bo... No, bo? Ostatni raz temu, no to... To ksiądz arcybiskup stał na podwyższeniu. No właśnie. A teraz stoję tutaj. No dobrze, bo chciałem ciebie ściskać. Zaskoczenie. No widzisz, dałeś się zaskoczyć, aż dziwne. Szczęść Boże. Bielarus. Dziękuję. Spasiba. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Oddział Poznański. Oddział Poznański. Tak jest. Reprezentacja. To dziękuję za Poznań. Mógł zapłać. Przejdziesz do mnie? A co ma nie przyjść? No, zobaczcie. Zobacz. Jak ci ładnie ze mną. Wielkie brawa dla ksiądza arcybiskupa! Pokój i dobry, dobry ci mówię, co? Szczęść Boże. Szczęść Boże. A gdzie jest to drugie dzieciątko tutaj takie małe? O, teraz chodzisz do mnie. O, szczęść Boże. Szczęść Boże. Chyba czuję hierarchię. Chyba czuję, tak. Chciałem zapłacić, bo szóstki jestem. Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Szczęść Wam Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Po raz pierwszy? Pierwszy. Jak się doszło? Fantastycznie. Tak? Gratuluję. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Księże arcybiskupie, dziękujemy za czerwoną zarazę na Wawelu. Dziękujemy. Bóg zapłać. Bóg zapłać. Wszyscy na to czekali. Dziękujemy bardzo. Bóg zapłać. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dziecko. Jeszcze to blisko. A ty ile masz lat? Dwa. I tak jeszcze... Jeszcze na ramionach mamy? Co to jest? Tak, nie masz za dobrze? Tak, na koniec. Na Mariackim mnie błogosławił arcybiskup i teraz. No szczęście proszę, szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. O, jak ci się szło, powiedz. Jak się szło? Dobrze. Dobrze? Super, cały czas na nogach. Gratuluję. Udało się, było ciężko, ale się udało. Ale warto było. Tak, to. Cudowne przeżycie. To gratuluję. Szczęść Boże. Daj Boże. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję. Daj Boże, ja witam serdecznie. Że parafia Matki Bożej z Lourdes. Nie wiem czemu, ale ksiądza zmęczonego wygląda. No tak troszeczkę. Witam serdecznie. Wyspą może dlatego. Tak. A to przez Was pewno. Tak, tak. Co zrobić? A, no tak. Nie jest łatwo. On tak chrapie, jak sam się budzi. Dlatego spisałem. Jego wina. Tak ma, tak. Jak to się stało, że Pan po raz pierwszy... No tak, niestety. Tyle lat się decydowałem. Ale warto było. Zdecydowałem się. Dzieci mnie namówiły. No. W pewnym momencie trzeba dzieci słuchać, co? Buona sera, eccellenza. Italiano lei? Belga. Belga. Però, auguri. Też po raz pierwszy. Nie, szósty. To skąd ten ganek? Ale z tą grupą pierwszy raz. A, to dlatego. Szczęść Boże. Dziękujemy, że ksiądz arcybiskup do nas wyszedł, bo ksiądz kardynał zawsze tutaj stał, a ksiądz arcybiskup do nas szedł. No, chciałem się zrobić spotkać. Ale chyba ksiądz arcybiskup też już jest zmęczony, jak tyle grup podwodów. Dopiero się to zaczyna niestety. Dziękuję. To byście tyle dni szli, to ja jeden dzień mogę postać. Miłego dnia, przeksiędze. Proszę? Miłego dnia. Dziękuję, tobie też. O miłych wakacji. Ja już jestem niestety po wakacjach. Alleluja, alleluja. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jak się szło? Cudownie. Dla narzeczonych możemy prosić o błogosławieństwo. Błogosławieństwo narzeczonych. Dla narzeczonych możemy prosić. Za rok to przyjdziemy w białej sukni. Oczekuję. Trzymam za słowo. Bożego błogosławieństwa dla Was. Szczęść Boże. Za rok bierzemy ślub, prosilibyśmy o błogosławieństwo. Trzymam za słowo. Już data ustalona. Poznaliśmy się na pielgrzymce. W lipcu przyszłego roku. Tak? Tak. Poznaliśmy się na pielgrzymce. Dajcie znać, kiedy będzie ten ślub, dobrze? Napiszemy. Napiszcie do mnie. Dobrze. Tak. Będę Wam bardzo wdzięczny. Dobrze. Szczęść Wam Boże. Zapłać. Proszę nas pobłogosławić 15. rocznicę ślubu. Gratuluję. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jak się szło, powiedz?
Bardzo dobrze, super, gorąco, ale warto. W ogóle na zmęczoną nie wyglądasz. No. Moda, nie? Tak. I kto ci namówił? No wszyscy, ksiądz tak. I znajomi. Wszyscy. Dałeś się i chyba nie żałujesz. No, nie, skąd się. No, to ci gratuluję. Po raz pierwszy? W Krakowskiej, tak. Tak, w Krakowskiej. Tak, w Tarnowskiej, tak. A przy tym w jakich było? Tarnowska. W Tarnowskiej? Tak. Szczęść Boże. Pilecki? Tak. No. Pięknie. Dziękuję ci za to też. Witam ojcu serdecznie. Jezuici się meldują. Tak. Matki Bożej. Cudem doszli. Szczęść Boże. Bóg zapłać. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jak się szło? Ciężko, bo dwuporządkowe mieliśmy, 150 liczymy osób, więc ciężko. Kontuzję mamy. Ale jesteśmy. Jesteśmy. Tak, tak. Woda dobra też dotarła, no jestem woda. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Bardzo zmęczona? Nie. Szczęść Boże. Pozdrowienia od przedszkolaczków, jestem katechetką. Tak, dziękuję bardzo. Dla przedszkolaczków. Szczęść Boże. Bóg zapłać. Dziękuję bardzo. I co, żyjecie? Doszedłeś. Jednak są cuda na tym świecie możliwe. Szczęść Boże. Jak? Jest dobrze. Dziękuję. Gratuluję. Gratuluję całym sercem. Szczęść Boże. Dziewczyny, szczęść Boże. Żyjecie? Żyję. Jakim cudem ksiądz jeszcze żyje? Jeszcze jakoś żyję i nawet nieźle się mam, księże. I nie zachrup nic. Nie, nie, nie. Ciężko było, ale daliśmy radę. Gratuluję. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże wam. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jak się chłopaki szło? Dobrze. Co? Szybko. Mama niosła? Pleca. Pleca. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Po raz pierwszy? I kto cię namówił? Mama. Czy co, żałujesz teraz? Nie, super było. Bardzo dobrze, szczęść Boże. Byłeś na lednicy? Tak, tak. To ładnie, gratuluję, szczęść Boże. Cześć. Jak się szło pani? No, jakoś szło. Ale czuło się to. Czuło się, czuło się. Ale trzeba to czuć. Gratuluję. O to dziękuję chodziło, za to. Żeby się czuło. Tak. A ty jak żyjesz? Fantastycznie. Tak? Tak. W ogóle zmęczenia nie ma. Jakbyś dopiero tutaj się podłączyła. Nie, cała droga. To ci gratuluję, szczęść Boże. Cześć. A tobie jak na imię? Eliza. Eliza. Pięknie, szczęść Boże. I cały czas pchana na tym wózku? Prawie. Jak piloci żyją? Przeżyli. Przeżyli. Dzięki. Dzięki za waszą pracę. Szczęść Boże. Jak to się człowiek czuje młody, jak kieruje starszymi? Dobrze, nie? Tak. Szczęść Boże. Ja przyjechałam na czuwanie, ale ekscelencja zawsze jest z nami, z Łódzką. No jestem, a dzisiaj z Krakowską. Wiem i to takie smutne, a jednocześnie bardzo fajne. O Jezu, zawsze się modlimy, zawsze pamiętamy, to proszę zawsze. Modlić się. Wódź, jak panowie widzą, ciągle pamiętał mnie. I tak często pan wam kazał padać na twarz? Nie, one w ogóle nie padają na twarz. A, właśnie, szczęść Boże. Dziękuję wam za tę waszą służbę. Bóg zapłać. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Wytrzyj sobie, bo miał się wrażenie, jakbyś miała brodę siwą. Dziękuję. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pierwszy raz? Tak. Właśnie Mianek pokazuje. I jak było? Bardzo fajnie. Tak? Na pewno pójdę jeszcze raz. To ci, to trzymam za słowo. Oczywiście. Dobrze. I cały czas na rowerach? Tak, tak. Mysk Doba, spod Krakowa. Gratuluję. Już w tym upale chyba się odsuwało, co? No dosyć, ale daliśmy radę. Trzy razy na nogach i trzy razy na rowerze jesteśmy. A, to pięknie. Gratuluję i dziękuję za to. Niedawno kogoś widziałem w takich koszulkach. Witam serdecznie. Jak się szło? Ciężko, ale dobrze. Ciężko. Ciężko, gorąco, ale dobrze. Po tej starszej pani w ogóle nie widać, że ciężko. No młody, to młody się żywi. Witajcie bohaterzy, cześć. Cześć Boże, cześć. Jak się szło, powiedz? Nie szło się. Jechaliśmy. No, wszyscy, którzy służą, robią kanapki dla porządkowych. Aha.
I są noszeni, są noszeni na rękach. Musimy tak. I jechać, dobrze było. Żeby zdążyć zrobić gdzieś innym. Szczęść Boże. A ślub kiedy? 3 tygodnie temu, 15 lipca. Tak. I przez całe 3 tygodnie w tym chodzicie? Nie, nie, aż tak nie. A ślub dokładnie gdzie był? W Krakowie. Ale u gdzie? W Martwychwstańców. A. I dzisiaj tutaj. Gratuluję. Dziękuję. Pięknie, że Matki Bożej zaczynacie swoje raz wspólne życie. Dziękujemy. Niech ma Was w swojej opiece. Dziękuję. Siostra jakby, jakby troszkę zmęczona. A nie, nie, nie. Absolutnie. Jak zobaczyłam Jasną Górę, od razu nabrałam się. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Cześć. 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 Się masz. Cześć Boże. Cześć. Cześć. Tutaj jesteś. Cześć Boże. Całe 6 dni szliśmy. Cześć. Cześć. I się udało dojść. No, udało się. Gratuluję. Cześć Boże. Cześć. Nie wybicie się z arcybiskupu. Cześć Boże. Intencji powołań w tymże arcybiskupie. Bardzo dziękuję. Liczę przynajmniej na 10. Tak? Tak. Cześć Boże. Cześć Boże. Cześć Boże. Cześć Boże. Cześć Boże. Cześć Boże. Pozdrawiamy niepełnosprawni. Niepełnosprawni od Boni Pratru. Cześć Boże. Dzięki. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dziękujemy Boże. Za pożegnanie, przywitanie. Dzięki. Cześć. Szczęść Boże. Piaski pozdrawiam. Jak żyjesz? Dzięki. Jakoś daliśmy radę. Daliśmy no. radę. Dzięki. Dzięki za ten trud. Za, bardzo za, dziękuję. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Po tej grupie. Szczęść Boże, gratuluję. Kiedy ślub? W lipcu. Już był. Gdzie? W Strumianach. Gratuluję tej myśli i idei, że zaczynacie razem z Matką Bożą. Gratulujemy, że wszyscy pielgrzymi członu piątego dotarli na Jasną Górę. W jakiej kondycji? Bardzo dobrej. Ile było patronków? Bardzo dużo. Jednak. Czyli radni są. Ale są u Matki Bożej. To gratuluję. Myślenice się meldują. Bardzo dziękuję. Sanktuarium Narodzenia Matki tak. Bożej. Szczęść Boże. 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 O! Dzięki. Dzięki. Cześć. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Cześć. Przechodzimy tam. Chodź. I śpiewamy, śpiewamy. Dalej dla Pana i dla naszej Matki. Uwielbiamy mnie swoje Panie. Szczęść Boże. Myślenice głośno. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Wam Boże. Szczęść Boże. Na wieki wieków. Szczęść Boże. Przechodzimy po wyższym przypadkiem. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dzięki. Cześć. Witaj. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kalina pozdrawia serdecznie. Dziękuję księżom. Dziękuję za trud. Nie ma za co. To sama dziękuję. Przyjemność. O, ale trudna. Ale szczęście daje, także to najważniejsze. Prawda. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. O, szczęść Boże. Gwizdanie wam wychodzi, a reszta? Baza. Daj Boże. Baz dla wspólnoty nowochódzkiej. Zaopatrzenie. Ja nie wiem, zimna czy... woda, ciepła woda. I... O. Góralki. Zgadza się. Tak, chociaż z Krakowa. Prawdziwe. Prawdziwe skąd? Ze Stróży od Myślenic. O. To jest pachnie górami. Pewnie, że tak. Pachnie nawet widać. Bardzo ładnie. Dzięki za obecność. Mógł zapłać. Chyba najmłodszy. Szczęść Boże. Dobrze przeszło? Tak, bardzo tak. Dobrze. Super się szło. Święty. Zadanie wykonane. A ja bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję księżowi. Dziękuję.
Ksiądz arcybiskup kazał prowadzić, więc prowadziliśmy. I się udało? I się udało. Jak trochę widać, przegrzało, ale się udało z pomocą Boga. Jak widać, nie jest to takie trudne prowadzić. Cześć Boże. Cały czas? Gratuluję. Cześć Boże, siostro. Cześć Boże. Dzięki. Żyjemy. Wy Wieliczny ksiądz był? Z Wieliczki jestem rodem, a z Nową Hutą szedłem. Bo na co tam nie widać Wieliczkę. Dzięki. Zapraszam. Ile macie tych dzieci? Dwóch synów. I co robią teraz? Jeden syn jest chory, leczy się. A drugi? No, normalny, że tak powiem. Cześć Boże. Przechodzimy bardzo proszę. Gdzie ty jesteś? Cześć Boże. 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 Witam serdecznie. Cześć Boże. Jak się szło? Bardzo dobrze. Tak. Dzięki wam za trud. Cześć Boże. Cześć Boże. Jak się kierowało? Super się kierowało. Tak. Cześć Boże. Cześć Boże. Dzięki księżom. Cześć Boże, siostrze. Cześć Boże. Kiedy był ślub? 1 lipca. Gratuluję. Gratuluję. Cześć Boże. No. Tej małej to dobrze. Cześć Boże. Jestem za arcybiskupa. Jestem za arcybiskupa posłucha. Lecz nami zapraszamy, Sebini do Panamy. Arcybiskupie, nasz przyszły kardynale. Lecz nami zapraszamy, Sebini do Panamy. Arcybiskupie. Umawiamy się. Umawiamy się na Panamę. Tak. Trzymam za słowo. Na czeskim za arcybiskupa, hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! 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 Teraz wszystkie te intencje, które nieśliśmy na tą górę, zanieśmy do Matki Bożej i puszczamy je w niebo przed sam tron Pana Boga! Idziemy się po górze. Cudownie. Cześć Boże. Cześć Boże. Dziękuję księżom. Bardzo dziękuję. Walczymy. Za wasz lud. Trzeba walczyć. I jeszcze zwyciężać przy tym. Zwyciężamy. Tak jest. Tak. A te kamienie skąd? To są wszystko z drogi. To są wszystko ludzie, którzy prosili o modlitwę, których wniosek A synkowi jak na imię? Emanuel. Emanuel, piękne imię. Szczęść Boże. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. To jest ostatni pielgrzym krakowskiej pielgrzymki. 15 lat z tyłu chodzę. Czyli koniec wyścigu. Koniec wyścigu. Ale gratuluję, 15 lat to już jest ładna tradycja. Szczęść Boże. Pokaz będzie? Tak, może być. Jest. No. Wszyscy, 25 lat jestem na pielgrzymce krakowskiej, zarządzam tutaj służbą porządkową i melduję, że wszyscy dotarli. Gratuluję i bardzo dziękuję. Proszę to wielkie, o błogosławieństwo na kolejne wielkie, lata, tak, błogosławieństwo Boga Wszechmogącego Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech stąpi na Ciebie, pozostanie na zawsze. Wielkie dzieło. Matka Boga na pewno błogosławi. Dziękuję. A siostry autobusem przyjechały? Cześć Boże. Kochani, zapada wieczór. Ostatni wieczór tej pielgrzymki krakowskiej, która od niedzieli zmierzała tutaj do stóp Matki Najświętszej, naszej Matki Królowej. Dziękuję przede wszystkim za wasze świadectwo wiary, za wasze modlitwy, za te intencje, któreście nieśli ze sobą. Każdy z was miał swoje. Ale przecież jednoczyliśmy się także w tych wspólnych, za Kościół, za Ojca Świętego, za naszą Ojczyznę. Proszę was, moi drodzy, aby ten wielki skarb łaski, który jest waszym dziedzictwem, dziedzictwem na skutek tego pielgrzymowania, żeby ten skarb w was trwał, w was się pogłębiał, żebyście się
tym skarbem wiary, nadziei, miłości dzielili z innymi, aby pokój serca i miłość Boga, która w was jest, drodzy siostry i bracia, a było to widać niezwykle mocno wtedy, kiedy mogłem się z wami spotkać, witając was tutaj przy figurze Matki Najświętszej. Żeby to dobro, które w was jest, trwało i było przez was obficie rozdzielane innym. Bo sami wiemy, jak wiele jest osób, które potrzebują pokoju serca. Jak wielu jest tych, którzy potrzebują łaski pojednania z Panem Bogiem. Jak wielu jest tych, którzy muszą zdobyć się na odwagę przebaczenia serca swoim braciom. Wybudować to wspólne dobro, jakim jest Kościół, jakim jest także nasza chrześcijańska od 1050 przeszło lat Polska. Niech wam we wszystkim okazuje swoją czułą opiekę nasza Matka, która czuwała, czuwa, która czekała i czeka ciągle na was i której serce jest zawsze bezmiernie otwarte na wołania swych dzieci.